Hej, cześć, siemano, witam was, jestem TVNR, to jest Gra 1.1 i do niej poradnik. W dzisiejszym poradniku zajmiemy się tym, jak przetrwać pierwszą noc w tej grze. Otóż, to jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest tutaj kondycja, może kondycja trochę mniej, bardziej ważne jest nawodnienie, energia oraz życie. Co zrobić, żebyśmy nie padli łupem pierwszego lepszego zombie? Otóż potrzebujemy sobie stworzyć łuk, jakiś ekwipunek, jakąś broń. Klikając te, nie na wszystkich serwerach, ale na większości chyba, klikając te zmieniamy sobie widok na pierwszą osobę, tak więc to są woodsticki. Zbierając woodsticki możemy z nich wykonać prymitywny łuk, ewentualnie prymitywne strzały. Zbieramy ile fabryka dała. Żeby stworzyć łuk potrzebujemy kawałka szmaty. Kawałek szmaty możemy uzyskać drąc sobie spodnie, ewentualnie spróbować się w walce w ręce jakimś zombie, ewentualnie zdziargać z niego, jak będzie miał jakąś czapkę, zdziargać to na z kawałki szmaty i stworzyć łuk. Ewentualnie jeszcze jak mamy jakieś narzędzie ostre, możemy po prostu uderzać w zombie shakerem czy to nożem i może nam wypaść kawałek szmaty. Tak więc spróbujemy się z zombie w walce wręcz. Mam nadzieję, że nas nie zarazi ani nas nie zabije. Jesteśmy troszeczkę szybsi od niego, więc... Ale spójrzcie, on nie ma żadnego ekwipunku na sobie. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje, co nie idzie. O! Już dostałem poryju. Dobra, padł trupem. Ma jakiś ekwipunek, jest bardzo dobrze. O, ma okularki. Okularki możemy założyć, mają 20 tysięcy wytrzymałości. Tu już jakiś jest krok do przodu. To trzeba bardzo uważać, żeby te zombie nas nie zaatakowały. Widzicie, ten zombie akurat ma przy sobie kask. Przecież nas coś biegnie. Widzicie, nie możemy dać się zaskoczyć. W tym wypadku pozbieramy sobie jeszcze trochę woodsticków. Mam nadzieję, że nie idzie więcej niż jeden zombie. Nie możemy dać się ugryźć, ponieważ jeżeli nas zombie idzie, to będziemy krwawić. Żeby krwawić, trzeba żeby przestać krwawić, trzeba użyć bandaża bądź gazy. O fuck, to jest nasz leader jakiś. O fuck, zleciały się zombiaki z całej okolicy, czyli musimy spierniczać. Najlepiej uciec gdzieś w jakąś lokację, w której możemy się zamknąć. O matko, rzuciło nas na G5. G5 jest to tutaj rejon akurat, gdzie jest pełno zombie, masa zombie. Tak, biegamy shiftem, trzymając alt, możemy się obracać za siebie. Widzicie, ten zombie zapierdziela i to chysz, więc musimy gdzieś okopać. Mam nadzieję, że będzie gdzieś tutaj Blackberry, ewentualnie na szybko będziemy musieli podrzeć sobie portki matki. O ja pierdzielę, ile tych zombie tutaj się natargało. O fuck, no i wszędzie gdzie biegniemy, to zahaczamy o zombie. Spójrzcie, już nas gonią trzy. Jeden taki spinny, czyli szybki znaczy się. Ja tu już swoim dialektem rzucam, o fuck, gdzie się nie pójdzie, to są zombie. Trzeba było sobie skraftować ten łuk i podrzeć spodnie. Widzicie, możecie to uczynić na samym początku. Dobra, spierdzielamy, ile fabryka dała. Bo już słyszę, że on jest tuż tu za nami. To chyba dali nam spokój na razie. Tak, dupa, ale jeden jest, to jeden, o fuck, drugi biegnie. On jest jakiś szybki. Szkoda, że nie wypadło nam kawał patyka. O, widzieliście? Już by nas prawie dziabnął. O, ten ma czapkę. Czyli będzie musiał być w swoim, ale uda nam się go zabić. O, fuck, dziabnął nas. O, fuck, jest. Palimy. To nie jest dobrze. Ale tak się składa. Tak się składa, że dobrze, że mamy ekwipunek podstawowy. Mamy kilka gaz, tak więc używamy na szybko. Krwawie mamy 23% życia, więc musimy sobie ciągnąć tych gaz trochę. O, i wypadł ekwipunek. Czapka. Podzieramy ją. Ewentualnie możemy sobie założyć, ale proponuję podrzeć ją. Mamy kawałek łacha. Następnie klikamy sobie crafting. Widzicie, możemy produkować podstawowe rzeczy. Bierzemy sobie discover, czyli odkrywanie. Wrzucamy sobie kawałki szmaty, wrzucamy sobie patyki, bierzemy discover, czyli odkrywa nam
na szybko zrobiony łuk, następnie wrzucamy kawałek szmaty, odkrywamy, mamy bandamy. O fuck, biegnie zombie. Słuszek. Czyli tak, biegnie zombie, czyli spierniczamy ten kawałek dalej. Fuck, ten szybki zombie. Zapieprza nas fest. Fuck, ale nam szmata zatwierdziła strzała. Tak jak nie, jak przeżyć pierwszą noc, a Tiff tutaj zaraz wykrwawi się. Dobra, bo ten zombie żyje, ci klikamy sobie crafting. Klikamy sobie na makeshift bow i craft. Stworzyło nam łuk, który dodało nam bezpośrednio do użytku. Żeby z niego strzelać, potrzebujemy strzały, czyli musimy odkryć sobie, wrzucając patyki, odkryje nam arrow, wooden arrow, więc szybko craftujemy sobie strzały. O fuck, pięknie zombie. Crafting max, czyli wyprodukuje nam ile fabryka dała. Ma kawałek tego, znaczy ma na sobie czapkę. Czyli tak, wyciągamy sobie szybko łuk. Prawym wyciągamy, lewym strzelamy. Czyli już jesteśmy w domu, tak więc bierzemy, podzieramy kolejny kawałek szmaty. Bierzemy sobie discover. O, i już mamy odkryty bandaż, czyli bardzo dobrze. Potrzebujemy dwa scrap of gold, czyli dwóch kawałków szmaty, czyli jeszcze potrzebujemy kilku zabić zombie, którzy posiadają jakieś czapki. Bierzemy sobie craft max, produkujemy ile fabryka da strzał. Zwalniamy tym samym miejsce. I tak, widzicie, mamy 28 tego życia, mamy 84% energii i 89% nawodnienia. O fuck, znowu jakiś zombie leci. Gdzie nic szmata nie ma, jeżeli byśmy mieli nóż albo siekierkę. Siekierkę można znaleźć w różnych obozowiskach. Nóż również. Możemy nawet znaleźć kuszę. Ale tutaj raczej takich obozowisk nie za specjalnie znajdziemy. Teraz, żeby nie umrzeć na przykład z odwodnienia, musimy znaleźć blackberry, które właśnie rosną tam, naprzeciwko nas. Dają nam 2% nawodnienia oraz 2% energii. Czyli jakoś idzie wyżyć. Jak natargamy tego fest, to będziemy mieli. Do tego dostajemy badyl, jakiś taki badyl, taki typowy kij, taki badyl. Czyli nie kij, tylko badyl. O, dobra. Ta latarka jest nam w ogóle niepotrzebna, ona tylko zdradza pozycję na... O fuck. Szybki zombie. I krwawimy. Trochę nam się zbugowały strzały. O ja pierdziele, zapieprzę ją. Są jakieś takie nowe zombie, co szybko biegają. Krwawimy. O fuck, nie mamy gazy. Tam coś wylotnęło z niego. Nic nam nie lotnie, żadnej kawałka szmaty. Krwawimy, teraz jest problem. Musimy szybko skraftować sobie dwa kawałki. Szybko musimy skraftować sobie po prostu. Fuck. Podzieramy jeansy. W takiej kryzysowej sytuacji musimy z czegoś stworzyć ten. O fuck, już przeszło na krwawienie, ja pierniczę. Dobra. Craftujemy sobie bandaże. Liczę na to, że nie będę musiał ich zdzierać spodni, ale jednak musimy. Okej, okay. Mamy tego padyla, mamy fakuk. Ta latarka to mnie wpienia, nią możecie wyrzucić, no chyba, że bardzo się boicie po ciemku chodzić. O, patrzcie, widzicie jak zapierdziała to kościół, jest gracz. A nie, to zombie. Orzesz w mordy, widzieliście? Ty, jakiś nowy? O, on ma ten kask. Czapka albo kask. Widzieliście jak zachrzaniał? O ja pierniczę, już nas wywąchały. Chyba nam się nie uda przeżyć nocy. Szybko bierzemy co to z niego lutło. I spieprzamy stąd. Patrzcie, wszędzie zombiaki, normalnie nas tak wywaliło.
Ja pamiętam, że normalnie jak mnie wrzucił raz fest, to normalnie umarłem, bo mnie zagryzły. To uciekałem, to było 20 za mną. Blackberry oczywiście jest. Mam nadzieję, że będziemy mieli gdzieś chwilę odetchnąć, żeby to zjeść, skraftować. O fuck, i zes. Jeżeli... O fuck, biegnie coś za nami. No, tylko 6 strzał. Oja, i ten szybki. Ale mamy czapkę kolejną. Podzieramy. Kamo to sobie weźmiemy, założymy. O fuck. Tą zetrzemy. Czy ma nasłuchiwać, czy nie biegnie? O, patrzcie, zapieprzało coś tam. I to fest, grubo fest. Normalnie naginają jak... My w majtkach. Tutaj najlepiej trzeba, najlepiej na noc. O shit. Ja pierniczę, ile ich tu jest. Najlepiej trzeba najpierw wykitować gdzieś na drogę i się zabarykadować w jakiś w jakimś kampie, w jakimś przyczepie kempingowej. Bo i możemy zamknąć drzwi, ewentualnie loga dać i poczekać, aż zombie odejdą. A w tej sytuacji, którą ja tutaj mam teraz, to jest naprawdę tragedia. Oj, ja pierniczę. A co najlepsze, ja nie widzę tutaj nigdzie możliwości się skitrania, a się robi ciemno. Patrz, no ja nie mogę, 2 zombie na metr kwadratowy. Wspieram, idę fabrykada Blackberry. Czasami jak się jest troszeczkę bardziej podkokrze, no można iść polować na zombie i fajne ekwipunki zdobywać, ale tu widzę, że nic nie mają. Ja pierniczę, no to jest jakiś madness, co tu się dzieje. Jakieś nowe update, albo jakiś ten serwer jest w ogóle. O, i wyrzuciłem Blackberry, bo już nie mam miejsca. Spójrzmy, ile zombie za nami biegnie. O, fuck, ja nie mogę. Gorzej jak w Walking Dead, bo zapieprzałem o 3 razy szybciej. Patrz, naginąłem jak my, a my w majtkach. Patrzcie, ale sami faceci są zombie, a kobiet jeszcze nie widziałem. Chyba nie wiem. A kobietą można grać, tak więc troszeczkę jest nie za bardzo. O fuck. Pamiętam, że ja spieprzałem raz 10 minut i mnie cały czas te zombie goniły. O, tam jest jakaś przyczepa. To można się skampić i ewentualnie logout dać. I zombie sobie odejdą, tak na 2-3 minuty, 4, 5 nawet. Bo trzeba sobie rozpalić ogień i tak jest ratatata. Ale zanim to rozpalimy, zresztą żeby rozpalić ogień potrzebujemy różnych elementów, na przykład sticki chyba. Dobrze pamiętam, chociaż ostatnio miałem problem z rozpaleniem ogniska. Potrzebujemy na pewno wood sticki, na pewno potrzebujemy drill bow, czyli przyrząd taki survivalowy, który umożliwia nam właśnie skraftowanie tego. Rozpalenie tego ogniska. To jest ten łuk i deska, tak się pociera i pod wpływem właśnie tarcia się tam żarzy, a później później się żarzy. Mam nadzieję, że ktoś tu jest i te zombie go zeżrą. Pamiętam, że na takie właśnie miejscówka możemy znaleźć sobie siekierę, kuszę, snajperkę. Kolejne rzeczy ciekawe. Albo stado zombie. O, siekiera jest. O, jest siekiera jest i amunicja. Fuck, nie możemy. Ja pierniczę, słyszę zombie jak biegnie. Co tu mamy? Jakiś ciekawy. No tutaj. O, w tych w samochodach popsutych mamy wood stick, mówię, sticky scrap metal. Szybko. O, ja pierniczę, nie zamknęły nam się drzwi. Szkuźwa mać. No i mnie zażarły. Koniec, po poradniku. Umarłem sobie na tym. Na szafce. Tak więc dobra, z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o poradnik. Nie róbcie tak, jak ja teraz tutaj. Tak więc, co by jeszcze mogę powiedzieć, unikajcie zombie w stat, nie zbierajcie ich tak jak ja teraz i jak bardzo dużo ich będzie. O fuck, ktoś tam się zleciały. O fuck, ktoś się zrespił. Więc tak, nie zbierajcie zombie za samo, chyba że chcecie komuś nalot zrobić na bazę.
uciekajcie do właśnie z takich miejsc i musicie dać sobie lockout na 4-5 minut, wtedy zombie się rozejdą i możecie iść dalej, gdzie tam uważacie za stosowne. Mi się nie udało zamknąć drzwi, tak więc widzieliście tego efekty. Jeżeli chcecie dalej jakieś poradniki, jak skraftować coś tam albo coś tam, to dajcie mi znać tym razem, tymczasem ja się żegnam i trzymajcie się, strzała.